Dzień dobry widzowie, kolejny odcinek z Among Usa. Dawno nie było Among Usa na kanale, więc wracamy z Among Usem, bo to jest super gierka. Dzisiaj mamy 7 graczy, 2 impostorów. Ja tym razem impostorem zdecydowanie nie jestem, więc możemy być, że tak powiem, spokojni. Dobra, mamy kartę do zrobienia, więc szybki. O nie, nie udało mi się, dobra, już wyszedłem z sprawy. O nie, za szybko. O, udało mi się. Dobra, tata hej, teraz spojrzał tutaj na te rzeczy i poszedł zrobić tam coś. Dobra. Mamy póki co spokój, nikt nie wygląda podejrzanie. Z tym, że czuję, że dla impostorów może to być genialna rozgrywka, która będzie bardzo szybka. Dobra, reportujemy ciało. Otóż to, dzień dobry. O nie, jak je upadł? Co mam? Dobra, panowie, pytanie, gdzie kto był? Daveson, od ciebie zacznijmy. Ja zakończyłem swoją rozgrywkę w Shieldsach. Zakończyłem swoją rozgrywkę przed Uponsami. Ale kto się cię pytał o zdanie, dobra, kurde? Dobra, ale czekaj, dobra, Yeti i tata i... Ale czekaj, jest impostorem. Yeti najpierw, no. Ja? Gdzie byłem? No, gdzie byłeś? Ja byłem z Dave'em i haterem po prawej stronie, jak to się nazywa, Dave? Nawigacja? Nawigacja. Tak. Masz mapę na prawo góry. Tak, tak. No to ja okej, okay, i potwierdzasz to, Daveson. Tak. Tak, ja też tam widziałem ich. Dobra, tak, też tam mam taki problem, panowie i panie, ponieważ mi się zdaje, że tutaj Szczypson chce nam zagrać na nerwach, ponieważ widziałem go, jak on panie szedł. Darku, proszę nie stresować, panie Darku. No, ja widziałem. Bo mnie to wkurza, że ten gość tutaj bezczelnie kłamie i to on jest impostorem. Ale ja? Słuchajcie, ja widziałem, jak ktoś skakuje do Venta. Nie, no dobra, ale nie róbcie z jaj. Ale słuchaj, w tym momencie. Ja byłem w adminie i wiem, że tata hejtera na 100% nie jest impostorem, bo on przez całą rundę był tam. Nie jestem ja poszedłem i uwaga, ciało było w elektrykalu. Ja mam ważną uwagę, Toast ma okulary tak jak Venty, więc on na pewno jest impostorem. I ukrywa się w kartonie. No właśnie, dobra, no, za uszami. To głosujcie na mnie. Nie, skip po prostu, nie? No ja bym tu... Słuchajcie, drogą dedukcji, ej! Skoro Yeti i hater byli ze mną i my to nie jesteśmy, bo byliśmy na prawo cały czas. Gdzie w ogóle było ciało? W elektrykalu. No to my tam nawet nie poszliśmy. Teraz słuchajcie, ty tam byłeś, tata hejtera i Palion. No skoro mówisz, że tata hejtera to nie jest, to jest albo Toast, albo Palion. No prosta piła. No to dlatego ja bym głosował na Paliona, bo ja jestem prawie, że pewien, że to jest on. Tym bardziej, że jak on był na Weeponsach, a ciało było przy Wencie, który do Medbaya robił tam jakby przeskok, to mógł tam dobiec. A czemu to nie to? No to, słuchaj, wyrzućmy go i jeżeli to nie jest on, to wyrzućcie mnie. Dobra. No co to ma być? Ja jestem pewien, że to jest Palion. Ale czekajcie, jest 2 impostorów, tak? Tak. No to jest na pewno Palion, kurde, dobra. Albo Paweł, albo Toast. I tata hejtera, no jeden z ich trójki w ogóle, kurde, to na pewno. Nie, no może ktoś być u was, bo wy byliście w trójkę, to tam jeden zabijać, nie? Dobra, dawaj za Pawła. Co Yeti, dlaczego chcesz skipa? Yeti, co? Czy właśnie twojego kumpla ktoś chce wyrzucić? Każdego. No bo ja widziałem go później, Dobra, nie wiem. On doszedł. I teraz patrzcie, jestem pewien. Udało się? Błagam, żeby głośno szyszeć. Łatwo. Nie. Dobra, widzowie, jeden upolowany, tak miało być. No, elegancko, łatwo. Ja jestem czysty w tym momencie i nikt nie będzie chciał mnie wyrzucić, no bo właśnie wyrzuciłem impostora, no przecież to, ja już jestem czysty, już wszyscy wiedzą, że na pewno nie jestem impostorem, więc mam totalny spokój, więc możemy teraz w swoim stroju kartona z czapką niczym kurczak i w okularach żółtych, fajnych, eleganckich sobie powiedz zrobić w medbayu taska kolejnego. O nie, dobra, tutaj jest coś do naprawy, więc szybko to naprawmy. W takim razie stoimy tutaj, trzymamy to, niech z drugiej strony Daveson to zrobi. Z drugiej strony Daveson, rób to! Naprawiaj, co jest? Dlaczego tego nie naprawia nikt? O! Dobra, Daveson to naprawił, okej. Tylko jakoś mega długo czekał, nie rozumiem dlaczego. Ale dobra, może się po prostu jakoś pomylił. Ale wydaje mi się, że musimy go mieć na oku. Musimy go mieć na oku, zdecydowanie. Dobra, szybko... Yeti. Wiedziałem. Dobra, robimy tego, dobra, ten task mi się robi. No nie, no ale czułem to po prostu, że to jest Yeti, bo on nie chciał wyrzucić Pawła. No, musiał mnie zabić, bo gdyby nie to bym go zdemaskował. Ajajajajajajaj. No niestety. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, znalazłem ciało Buca. Znalazłem ciało Toasta. I teraz sprawa wygląda tak. Słucham, hejter, dlaczego jesteś i... O, jeszcze tutaj nam... A nie, dobra, bo Palena wyeliminowaliśmy sami. Dlaczego, hejter, jesteś impostorem? Ale ja nie jestem impostorem. A zakład o 1000 złotych?
No ale ty nie masz dobra, 1000 złotych. Gdzie był tostu, bo ja nie wiem gdzie był tostu. Ktoś widział jakieś dowody? Nie, nic nie widziałem niestety. Aha, no to rewelacyjnie się zapowiada ta gierka. Ale to nie ja na pewno, ja mi się wydaje, że tak drogą dedukcji to będzie tatuś. Jak miałbym strzelić, to jest hejter. Słuchajcie, ciało było w medbayu, tak. Ja widziałem hejtera pomiędzy security a reaktorem i okay. Poszedł do góry. I chwilę to... później idę sobie w tamtą stronę i leżę sobie trup. Ale debile z was. Dobra, błagam, 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 błagam. Jesteście największymi debilami. Błagam, błagam, błagam. No niestety. Tu jest szansa jedynie wygrać na taski, tak mi się wydaje. A chociaż to, myślę, że teraz będzie emergency meeting na 100%. No bo to jest jedyny sposób na to, żeby teraz w jakikolwiek sposób wyegzekwować, kto może być impostorem, no. Okej, jest... Dobra, to jest tata hejtera! To jest tata hejtera na 100%! Nie, to nie jest tata hejtera! Dobra, jak to był Yeti, to się po prostu zastrzelę, nie? To mam nadzieję, że znajdziesz sobie mocny pistolet w takim razie. To my ugraliśmy! Ja nie wierzę w to, nie? To jest tak durna gra, ale to jest w ogóle najgorsza runda w moim życiu, bo tu nie było żadnych dowodów w całą grę. Dobra, druga gierka, proszę impostor. Ja mam pecha, mi się nie daje ten impostor. No ale dobra, crewmate'ik też jest git, czasem można fajnie rozegrać akcję. Dobra, lecimy na dół do admina zrobić kartę. Zacznijmy od tego, od czego zaczęliśmy w poprzedniej rundzie, więc pyk, bierzemy to. No za szybko. Dobra. Mamy zrobione to. Lecimy zrobić, okej, okay, od razu widzę, że tutaj impostorzy lecą grubo z sabotażami, więc szybko zróbmy ten sabotaż, lecimy łyp, 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 tutaj goni mnie Yeti. Czy jest tu ktoś na miejscu? Czy ktoś tu stoi ktoś? Dobra, robimy tu. Dobra, zrobiliśmy to, jest Yeti i jest Palion, dobra. Jakby oni znowu byli impostorami, to mamy przekichane, dobra, robimy tak, naprowadzamy silnik. Żeby wszystko dobrze jechało, lecimy na dół to jeszcze zrobić. Czuję, że zaraz spotkam trupa. Na dół pobiegł Palion, z tego co mi się wydaje. Na górę pobiegł Jagieł z Yetim. Lecimy do elektryka i tutaj wybiega hejter, który całkiem możliwe, że zrobił trupa. Jest Yeti, dobra. Yetiego nie ruszamy, Yeti już raczej nie będzie impostorem drugi raz. Ej, taski nam idą mega szybko. Mi się wydaje, że my możemy tutaj bardzo szybko skończyć tą grę. Widzę, że albo jeżeli nie ma jeszcze killa. Dobra, jest Palion. Jest Palion, dobra, zróbmy, nie tu, musimy iść dalej. Tutaj, okej, okay. Wchodzimy tu, pyk. Dobra, mamy to, Paweł nic mi nie chciał zrobić, przebiegał sobie po prostu, więc możemy być, że tak powiem, spokojni. Idziemy tutaj do nawigacji. Ej, ja kończę taski moje. Czy ja skończyłem w tym momencie wszystkie moje taski. Co robią impostorzy? Dobra, jest ciało, nie. Czemu wy to robicie Jagiełowi? Dlaczego? Dobra, ja mam jedno spostrzeżenie odnośnie taty hejtera z racji tego, że akurat zgłosił mikrofonek. Ty! Aaa, dobra! Słuchajcie, na 65% to jest tata hejtera z tego względu, że ja, gdy koło niego biegałem, to cały czas, cały czas fejkował questy. Okay. Fejkował questy. No, nie jest możliwe, że w 4 sekundy zrobiłeś, chłopie, kamienie w weaponsach. To jest niemożliwe, to się dłużej robi. Ale ja ich nie zrobiłem, bo nie trafiłem w ogóle w te kamienie. Ja Tata hejtera, mam pytanie. Chłop idzie do nawigacji i w sekundę robi tam questa. Stanął tylko i odchodzi. Czekaj. To w takim razie, skoro nie trafiłeś, to na pewno zwróciłeś uwagę na to, jakiego koloru jest celownik. No masz zieloną tarczę z tyłu i strzelasz po prostu do tych kamieni, nie? Ale celownik. Jakiego jest koloru? No czerwony. No chyba nie. Chyba nie. Dobra, ja bym go na niego głosował. Dobra, to tak. Nie, ja mogę powiedzieć naprawdę. I słuchajcie, kiedy on mi zniknął z oczu w kafeterii, gdzie było ciało? To jest ważne. Gdzie było ciało? Ono było niżej w medbayu. No to sam się wkopałeś. Głosujemy na starego. Ja z nim szedłem w kafeterii i poszedłem na dół, byłem chwilę w storage'u i od razu było ciało zgłoszone. Widziałem, jak on idzie na lewo. Dobra. Znaczy, no wiadomo, no, jak znalazłem ciało, to tak. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś No mów. No co, ja się nie mogę wytłumaczyć, widzę do tego medbaya, widzę, że Jagiel sobie ziewnął, nie? No i go zgłaszam, no co, no panowie, jak widzicie... Nie, zabiłeś i zgłosiłeś. Z ręką na sercu nie zabiłem Jagiela. Dobra, głosujemy na starego. Ja mam pytanie, czy jest ktoś, kto jest przeciwny temu głosowaniu? Żebyśmy wiedzieli, kto jest drugim impostorem? Dobra. Podajemy na niego, bo ja nie wiem. Dobra, hejter to jest. Hejter jest drugi. Nie, drugi raz debile się wkopiecie. Cynek. Co?
Ty nie jesteś taki chętny, żeby mnie wywalić. Może jakiś uraz do mnie, tak? Dobra, patrzcie się do mnie. Niego. Wszyscy. Ale debil na mnie. Dobra, błagam. Dobra, ale jestem ciekawy, nie? Błagam. Co? No. Let's go! No i mi się wydaje, że tak, no jakby ja skończyłem taski, więc ja lecę na kamerę od razu. Hater biegnie tutaj na dół, pobiegł tam za Yetim, czekajcie, polećmy sobie tutaj. Dobra, leci za mną, tak jakby chciał mnie zobaczyć i zobaczył, że się czaje, więc chyba mi odpuścił. Dobra, lecimy na kamerę. Zaraz taski nam się skończą. Dobra, widzę tak, Yeti wbiegający... gdzie to jest? To jest obok admina, dobra. Tu muszę tutaj czuwać, żeby zobaczyć kogoś. Okej, tu jest młyn. Okej, jest zrobiony ten, dobra, widzę hejtera tutaj. Teraz tak, czy oni to naprawią? O, jest ryzyko, że nie, no nie, to trzeba lecieć tam. Trzeba tam lecieć, kurczę, nie, ej, nie zdążymy tego naprawić. To jest O2? To jest chyba O2. O nie, 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 mamy przypał. 7, 1, 9, 8, 3. No nie, jeszcze na górze? Nie! No dlaczego wy tego nie wyłączyliście? Ja was nie rozumiem! Czemu wy tego nie wyłączyliście? To co ty wtedy robiłeś? No, wyłączałem to też w adminie, bo ja nie wierzyłem hejterowi, że... Ja myślałem, że on jest razem z tatą hejterem, myślałem, że będzie to fejkował. Więc ja tam podbiłem, żeby to... Genialne. Masakra. Proszę impostor. Nie! Kolejny raz crewmate, ile razy ja jeszcze będę tym kurde... Trzeci raz, czy to jest czwarty? Trzeci raz. Gratulacje, debilu. Debil. Dobra, guziki go wyrzucamy z bomby. Wyrzucamy debila. Się nie zmutował, debil. Wyrzucać go z bomby. Co za typ w ogóle? Ja nie wierzę, nie? Jak można być taki głupi? Czekaj, a może Yeti, co masz na swoją obronę? On na pewno nie troluje. Na pewno nie troluje. Ja mam to, że może to być pod content i przysięgam wam, teraz pomyślcie. Dobra, wyrzućcie Yetiego. Rzućcie, to jest niemożliwe, ja słyszałem w jego głosie, że on się cieszy. Nie, to jest na pewno on. A moim zdaniem, nie Yeti przekona, ja myślę, że to Daveson jest tym drugim. Jak wy jesteście debilami. Głosujcie na Dave'a. Na jakiego Dave'a? Dobra, drugim jest Stos. No, na stówę. Stos jest drugim na 100%. Dawaj, no, Jagiel, szybki głos na Yetiego. Jeszcze dwóch na mnie dał, dobra. To jest impostor. Ja to chciałem pod kątem zrobić, spokojnie. Wiedziałem, pod kątem, dobra. Drugi guzik dawać. Drugi guzik i na to szybko. Drugiego guzika. I najszybsza gra na świecie. Dobra, daj, biegnij ze mną i zobaczysz, że to nie ja. Dobra. Dobra, musimy zrobić sobie alibi. Pa, ten czeka, patrz. O, ogień dalej. O. Dobra, słucham, co to było? Palion, Paweł? Dajmy na tosta. No ale dlaczego? Dobra, nawet nie zdążyłem udowodnić, że to nie jestem ja. No ale dobra, dajcie na mnie, proszę bardzo. Nie, słuchajcie, ja jeszcze podam jeden argument. Wydaje mi się, że to może być hater z tego względu, że poprzednią rundę skipnął. Tak, dlaczego by się... Bo ja nie chciałem być niemiły, no Jezus. Jak niemiły? Ja się wkopał. Jaki niemiły? Jaki niemiły w ogóle? Ty jesteś debilem. Będziesz płakał, będziesz z nimi zębami, jak na mnie zagłosujesz. Dobra, nie wiem. Ja bym go wyrzucił z bomby, nie? Będziesz gdzie to zębami zobaczyć. I tak mamy jeszcze dużo czasu. Ewentualnie może to być Palion. No dobra, czyli koniec końców nie wiemy, kto to jest. Dawaj na hejtera. No dobra. Najszybsza gra w życiu, dobra. Jesteście debilami wszyscy. Jeszcze na mnie. Jeszcze na mnie. Jeszcze na mnie w życiu nie. Dobra, to się już dałem. Dobra, dawać kolejny guzik i na Pawła. Głosujemy na tosta. Okej, okay, lecę za Jagiełem, ufam mu, ale nie wiem, czy się nie przejadę na tej ufności. Dobra, no nie, czy ja zrobię tego taska, jak go już zacząłem? Zrobiłem go, dobra, no robimy tutaj ten, jak to się nazywa? To jest O2? Co to jest? Dobra, to jest O2, tam leci Jagieł na górę. Ufam mu, lecę na dół, tu jest Palion. 1, 0, 4, 2, 6. Dobra, naprawili to. Okej. Okay. Pobiegli tu do góry tata hejtera z Palionem. No nie jest dobrze, wydaje mi się, że już może leżeć gdzieś jakiś trup. Tak mi się wydaje, że może być.
Niestety, musimy poszukać w jakichś zakamarkach, może gdzieś tutaj coś jest. Zaraz polecimy tam, ale jeszcze zrobię sobie w komunikacji wszystko, co potrzebuję. Pyk, dobra, tu przeklikujemy to. Tu robimy downloada. O jeny, no nie wygramy tego, czuję, że tego nie wygramy. Czuję, że zaraz mi się pokaże po prostu obraz przegrany, że po prostu zostali pozabijani wszyscy. I że wygrywają impostorzy. O, Paweł chyba decyduje się na gonitwę za mną. O nie, bieg za mną i się wyłączyło światło. Nie, proszę, proszę. Proszę, żeby nie było, żeby mnie nikt nie zabił teraz. Dobra, Paweł za mną tutaj ciągle krąży. Dobra, włączyli światło. Kto to naprawił? Okej, tata. Dobra, ej, goń. No nie. Ej, ktoś tu. Dobra. O nie. Dobra, jestem tu zamknięty. Co tu się wyprawia za ścianą? Co tu się wyprawia? Tam był Jagieł i Palion. Proszę to otworzyć. Dobra, otworzyło się. O nie, co tu się wyprawia? To jest na pewno już jakiś trup. Dobra, skończyłem taski. Szukamy trupa. Palion, Jagieł, dobra. Na górze, idziemy. Nikogo tu nie ma, dobra. Idziemy na dół, Palion. Data hejtera, Jagieł, jest wszyscy w czwórkę, dobra, to jest niezłe jaja tu są. Dobra, okej, jest reaktor do naprawy. Dobra, lecimy tu, bo to był data hejtera jeszcze. No jest jeden impostor już tylko. Więc powinniśmy dać radę, dobra, lecimy tu. Okej, jest ciało. Ciało Dave'a. To będzie data hejtera. Skąd taki wniosek? Panowie, nie, to nie byłem ja, bo ja byłem teraz odebrać moje jedzenie. Zamknąłem mi tak być, faktycznie. To jest Jagieł. Ktoś zamknął nas i se zabił po prawej stronie. Ja byłem tam, stałem w kafeterii z tostem, biegałem. Bez przerwy. No ale ja też tam byłem, byliśmy w trójkę. Tylko tata hejtera był po prawej, za drzwiami. Stałem awka przy storage'u. Tak, tak. Bo odbierałem kebaba. Panowie, ludzka sprawa, no co no? No ale gdzie teraz, czekaj, no bo ja teraz leciałem z Jagiem, żeby naprawić reaktor. No a ty, Paweł... To było w nawigacji. A właśnie, albo Paweł po prostu zabił teraz. A ty, Paweł, pobiegłeś w ogóle w drugą stronę zamiast lecieć to naprawiać. Dlaczego? W nawigacji. Właśnie, czemu Paweł pobiegłeś w prawą, kiedy jest reaktor na lewo? Panowie, ja nie jestem. No, chyba już się wyjaśniło wiele. Bo tata hejtera faktycznie stał awka, widziałem to. No właśnie, ja nie jestem, to jest tata. Dobra. Nie no, Paweł tutaj chyba troluje. Tata, no panowie, ja nie mogę. To będzie Jagieł, coś czuję. Co za krety, nie mogę. Uwaga. Oj. No chyba przegraliśmy, to będzie Jagieł. O nie, szybko. O nie, zamknął mi! O nie, tam nie żyje już na pewno, jeden nie żyje. Tam się zamknęło, dobra, szybko. Dobra, zdążyłem. W jakiej sprawie się spotykamy? Spotykamy się w sprawie takiej, że musimy w tym momencie strzelić odpowiednio, ponieważ jeżeli nie strzelimy, to przegrywamy. Dobra, ja dobra. Mam tak, Jagieł... Ja myślałem, że wygraliśmy ogólnie teraz, nie? Ja myślałem, że wygraliśmy, już śpiewałem. No, bo Jagieł ogólnie to tak, że tak powiem, był cały czas ze mną, więc to jest tost. Co? No, a ja biegałem z tostem, więc to jest trochę śmieszna sytuacja, bo ja biegałem z Pawłem, o, który jest tostem panowie, co teraz? Zginął, znaczy no, zginął. O nie, to ja mam pewność, że to jest któryś z was, bo wiem, że to nie ja, tym bardziej, że jeszcze kilka przycisków. No, cóż to za pewność, jakbyś mógł głosować na siebie, nie? Czemu na mnie? Hejter troluje, nie? Bez nie, ode mnie decyzja na zależy, to jest tak ciężkie. Jak dla mnie hejter sobie stał awka i udawał, albo ty jesteś Tytos i zagrałeś 200 IQ, nie? Dobra, po no pierwsze, strzelam. Tata hejtera, bo hejter to jest jakiś kurdupel, tak? A po drugie, ty tutaj... Co my robimy? Co to się wyprawia? Dlaczego tata hejtera zagłosował na mnie? Co się wydarzyło? Nie, no to jest koniec. Przegramy to, 100%. Przegramy to. Trzeba kliknąć, 9 sekund. No nie. O nie, czułem, że tak będzie. No nie, to będzie tata hejtera, faktycznie. Dobra, szybko tu. Szybko robimy tą łapę. Nie no, już giniemy. Jagieł to naprawia.
Dobra, naprawił, naprawił, okej, okay, teraz trzeba lecieć, kliknąć tą dłoń, trzeba lecieć, kliknąć tą dłoń, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, dobra, to jest tata hejtera, jak ja bym już mógł mnie zabić? Dobra, tu? Nie, tu jest zamknięte. Ale on nie może nas zabić, bo my jesteśmy razem, dobra. Dobra, trzeba to kliknąć, trzeba to kliknąć, może on tego nie przekminie, żeby tu stać. Dobra, klikaj to, szybko klikaj, 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 klikaj. Klikaj! Ja nie wierzę, że Jagieł to ugrał, to jest niesamowite, nie? Kurde, no, ciężka gierka. Nie wierzę. Człowiek niesamowity, nie? Znakomicie to zrobiłem, znakomicie.